przed programem mówiłaś, że ty będziesz taką wzorową uczestniczką. Na czym polega ta twoja odmiana, jeśli chodzi o ten summer camp? Odmiana moja polega przede wszystkim na tym, że nie wymiotuję codziennie. Znaczy, przede wszystkim chodzi bardziej o zabawę, tak? Wcześniej gdzieś tam niepotrzebnie skupiałam się na jakichś problemach uczestników, brałam w nich udział, wszyscy się godzili, później ja w oczach widzów wyglądałam najgorzej, pomimo tego, że gdzieś tam chciałam dobrze, a w tym sezonie skupiałam się na tym po prostu, żeby po prostu się bawić, tak? Bo tak jakby nie patrzeć, od tego jest ten program. No wiadomo, zawsze są jakieś tam kłótnie między uczestnikami, tak samo jak w domu rodzinnym, siedzi się z danymi osobami tyle czasu, są jakieś tam, nie zawsze się osoby zgadzają, ale nie o to w tym programie chodzi, żeby się kłócić, bić, płakać i tak dalej, tylko jeśli chodzi o zabawę. Musimy ludziom pokazać, jak po prostu się powinno bawić. Czyli jesteś taką kłótliwą osobą z natury, bo wiesz, że często jest ciężko zmienić przyzwyczajenia, które już mamy. Może nie tyle jestem kłótliwą, co ja zawsze staję w obronie kogoś po prostu. Jestem taką osobą, która gdzieś tam próbuje być. Moja mama zawsze do mnie mówiła, że jestem takim adwokatem. I zawsze staram się gdzieś tam wyciągnąć jakieś wnioski z danej kłótni, czy tam właśnie na przykład jakieś argumenty od tej osoby, od tej. No ale wiadomo też, że nie wszystko telewizja pokaże. Nie wszystko ludzie rozumieją też. Nie o wszystkim wiedzą, co między nami jest, bo nasze życie to nie jest tylko program. I potem ludzie na przykład całkiem inaczej to odbierają niż my sami. I obwiniają nas, mówią, o ty jesteś taka p***ana, czy coś tam. A tak naprawdę ja nic z tego nie zrobiłam, tylko starałam się kogoś pogodzić. No ale nie jestem kłótliwa, po prostu mam gdzieś tam swoje zdanie, nie? Jeżeli ktoś mi narzuca jakieś swoje zdanie, to no, po prostu jestem osobą gdzieś tam pewną siebie i nie dam sobie narzucić zdania.